Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki na czytaniu tygodniowym od 15 do 21 listopada bieżącego roku. Przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować, dlatego zachęcam, żebyście dodatkowo odsłuchali sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Zapraszam również do wzięcia udziału w konkursie, do wygrania roczne czytanie, do rozlosowania jest 10 takich czytań. Szczegóły macie w opisie. Pod tym filmem link do konkursu pod tym filmem, więc serdecznie zapraszam. A teraz przechodzimy już do czytania. Karty są potasowane, już je przekładam i zaczynamy rozkład na najbliższy tydzień. Poniedziałek, król buław. Wtorek, 8 kielichów. Środa, 7 mieczy. Czwartek, sąd ostateczny. Piątek, 10 kielichów, sobota, 9 denarów i niedziela, umiarkowanie, no fajny tydzień. W tle mamy gwiazdę, czyli jakieś niespodzianki, szczęście od losu, miłe spotkania, początek miłości, zakochania, ale też można powiedzieć, że będziecie mieli taki patronat w tym tygodniu, więc cokolwiek by się działo, szczęśliwie się to dla Was skończy. Miłe spotkanie z wodnikiem. Może Wam sprawić wodnik jakąś niespodziankę. Kochani, co w poniedziałek? Mamy króla buław. Tutaj będziecie zaangażowani w sprawy zawodowe, biznesowe, z baranem, lwem bądź strzelcem. Te raki, które prowadzą własną firmę, własny biznes, tutaj naprawdę staniecie na wysokości zadania, dużo obowiązków, dużo spraw, dużo odpowiedzialności, takiego nadzoru, dopilnowania wszystkiego, dawania przykładu, bycia autorytetem. Jakieś ważne sprawy do pozałatwiania, zaangażowanie właśnie w pracę. Jeżeli szukacie pracy, ta praca może się pojawić, ale dopiero od piątku. Będzie, jak być może pójdziecie na rozmowę w sprawie pracy, ale jakoś nie będziecie zadowoleni z warunków. To nie jest to, czego szukacie, więc szukacie dalej, czekacie na kolejne propozycje. Co kochani w związkach? W stałych relacjach bardzo dobrze, widać tutaj zaangażowanie partnera, który cały czas Was docenia, pomaga Wam, stara się Was komplementować i cały czas jakby podkreślać w związku to, że jesteście dla niego ważni, że nadal jest Wami zainteresowany, że nadal mu się podobacie i udziela się w tej relacji, tak? Dopełnia ją i stara się. Natomiast samotne raki, no cóż, raczej kogoś nowego w tym tygodniu nie poznacie. Może być powrót do kogoś z przeszłości. Ktoś z przeszłości może się odezwać, były partner, była partnerka. Odrodzą się jakieś uczucia, jakieś wspomnienia. Może dojdzie do spotkania, może dacie sobie kolejną szansę. Co jeszcze, kochani, w ten poniedziałek? Król buław. Jest to też zaangażowanie się w jakieś sprawy, jakieś czynności fizyczne. Nie tylko ciężka praca i jakieś odpowiedzialne zadania zawodowe, ale też być może sport, basen, jakaś siłownia. Zadbanie o swoją własną kondycję, zwłaszcza pod okiem trenera bądź partnera, który doskonale orientuje się w tych tematach. Co kochani we wtorek? We wtorek mamy ósemkę kielichów. No właśnie, tutaj widzę, że dalej poszukujecie czegoś, co Was usatysfakcjonuje. We wtorek niektórzy z Was wielu rzeczy będą rezygnować. To może być odejście z pracy, to może być zmiana nastawienia, zmiana pomysłu, projektu, zmiana planów. Takie troszeczkę rozbicie emocjonalne. Te raki, które zakończyły być może związek tutaj z jakimś baranem, lwem bądź strzelcem. Być może był to tylko romans, być może była to tylko przygoda. Rak nie jest zainteresowany, szuka prawdziwej miłości, odchodzi. We wtorek nie podejmowałabym żadnych ważnych decyzji. Nie chodziłabym po urzędach, nie załatwiała żadnych poważnych spraw, dlatego że no, będziecie niezadowoleni z obrotu tych spraw, tak? Możecie odejść z tak zwanym kwitkiem, bądź po prostu może być niemiła obsługa, albo sprawy nie potoczą się po Waszej myśli.
Ogólnie będziecie mieć takie trochę byle jakie nastawienie. Nie wyjeżdżałabym, nie planowała podróży we wtorek. Unikała sytuacji, które będą takie niekomfortowe, nieprzyjemne, niemiłe. Unikajcie takich osób, unikajcie takiego środowiska. W środę mamy 7 mieczy i tutaj karta pośpiechu, ale karta też ukrywania pewnych planów, pewnych zadań. Uważajcie na złodzieja, oszusta. Ktoś was chce okłamać, ktoś być może nie jest z wami szczery. Ktoś może spotyka się za waszymi plecami, bądź was obmawia, bądź w jakiś sposób ukrywa przed wami jakieś informacje. Zaraz zobaczymy, o co tutaj chodzi. 5 denarów. Uważajcie, żeby nie zgubić portfela, uważajcie na złodziei, dokumentów, torebki, kluczy, pieniędzy. Uważajcie na transakcje bankowe, internetowe, żeby ktoś was nie okradł, nie oszukał, nie wyłudził jakichś pieniędzy. Naprawdę w środę pilnujcie się, bardzo się pilnujcie, miejcie oczy i uszy dookoła głowy. Nie bądźcie roztrzepani, zwłaszcza nie śpieszcie się, bo jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy i w tym pośpiechu gdzieś możecie zostawić właśnie portfel, torebkę, dokumenty, saszetkę, klucze od samochodu, tak, bądź jakieś inne ważne dokumenty, papiery, które mogą po prostu no bardzo, bardzo uprzykrzyć wam życie i strata, zguba może okazać się no bardzo taka dokuczliwa. Uważajcie też, żeby zamknąć mieszkanie, zabezpieczyć z wszelkiego rodzaju dobra materialne. No, tutaj nie fajna ta środa. No, przepraszam, że wam tak mówię, ale rycerz mieczy przy tym, czyli ta sprawa będzie od razu zgłoszona na policję. I myślę, że bardzo szybko uda się złapać tego złodzieja, więc kochani, no być może jest to przesłanie dla tych raków, których spotka taka niemiła niespodzianka. Co jeszcze? Kierowcy, noga z gazu, nie śpieszyć się, nie śpieszyć się, bo na pewno będzie mandat, więc pilnujcie się tam, gdzie są ograniczenia, zwłaszcza w strefie miejskiej, tak, żeby pilnować się tej 50, no nie przekraczać tej 50, no może być też mniej, tak, w niektórych regionach, tam gdzie naprawdę można było spokojnie 50-60 jechać, nieraz jest 30, tak, na godzinę. No trzeba się pilnować, bo gdzieś tam z nienacka, z krzaczków może wyskoczyć jakaś właśnie pani bądź pan policjant z tak zwaną suszarką, no i złapać, tak? Śmieję się trochę, kochani, ale naprawdę uważajcie, no niestety, żeby tutaj ktoś was na niezłą sumkę nie naciągnął. No i fotoradary, tak? Uważamy. Uważamy, więc pilnujcie się tutaj. To może być w takim momencie, gdzie naprawdę gdzieś bardzo będziecie się śpieszyć. Czy to do lekarza, czy właśnie gdzieś załatwić jakieś sprawy urzędowe, czy jakaś sprawa gdzieś tam z prawnikiem, gdzieś w urzędzie. Naprawdę uważajcie. Lepiej się spóźnić 50 minut, niż później naprawdę płakać i płacić. Uważajcie w domu na kłótnie, nie dajcie się sprowokować. Natomiast niektóre raki mogą ukrywać coś przed wodnikiem. Jeżeli jesteście kochane w związku z wodnikiem i macie złe samopoczucie, źle się czujecie, mówcie o tym partnerowi. Bo ja tutaj widzę, że niektóre z was no po prostu nie chcą go w jakiś sposób niepokoić, czy po prostu w tym dniu chcą zostać same, nie mają ochoty na rozmowy, są jakieś takie wycofane. To może troszeczkę zaniepokoić tego waszego partnera, zwłaszcza jeżeli jest wodnikiem, bo tu mam wodnika i tu mam wodnika, tak? Więc tutaj widzę, że wodnik chce się zatroszczyć, chce wam w jakiś sposób pomóc, a rak mówi, a wiesz co, tak sobie myśli, nie mówi. Ja sobie poradzę z tym sam, zostaw mnie z tym sam, tak? Nie wtrącaj się, nie pomagaj mi się. Być może potrzebuję chwili, żeby sobie poukładać myśli, więc tutaj niektóre raki będą takie w środę troszeczkę wycofane. No i co? Nie załatwiamy żadnych spraw urzędowych, no chyba, że są jakieś pilne, no to wtedy pomalutku, nie śpieszymy, trzeba zwolnić. Co w czwartek? W czwartek mamy sąd ostateczny, więc myślę, że te wszelkie sprawy tutaj, które mogą się wydarzyć w środę, pamiętajcie, one mogą się wydarzyć, nie muszą, skończą się dla was bardzo dobrze, więc tutaj powrót do zdrowia, jeżeli miałyście złe samopoczucie,
znajdzie się zguba, odnajdą się jakieś dokumenty, złapią złodzieja, który być może was okradł. Nie wiem, no tutaj jest też dom pokazany, więc może komórki okradają, tak? Wynoszą rowery. No pilnujcie tego wszystkiego, sprawdzajcie, żeby naprawdę później nie było smutku, żalu i płaczu. Natomiast jest to też karta, która mówi, że wracacie do samopoczucia, godzicie się z ludźmi, dajecie kolejną szansę, być może właśnie powrót do jakiejś relacji, zwłaszcza te samotne raki, które gdzieś tam myślami są jeszcze w przeszłości i może by chciały, a może partner by chciał i spróbujecie jeszcze raz, być może będzie okazja ku temu, żeby się spotkać, porozmawiać, coś sobie wyjaśnić. Fajny dzień, widać, że zupełnie zmienia się energia i coś się definitywnie kończy. Macie szansę jeszcze raz skonfrontować się być może z jakąś sytuacją i na spokojnie wszystko sobie przemyśleć, naprawić i zadbać o siebie, zadbać o otoczenie, zadbać o swoją, o swoje samopoczucie, ale też atmosferę w domu, w rodzinie. Co, kochani, w piątek? Piątek bardzo udany, mamy dziesiątkę kielichów, więc tutaj samopoczucie będzie wam dopisywać. Macie wsparcie w rodzinie, w ogóle jakieś rodzinne wyjście, spotkanie, może czyjeś imieniny, urodziny, celebrowanie jakiegoś wydarzenia. Ogólnie taki spokój i wsparcie bliskich osób, tak? Więc cokolwiek by się tu w środę nie wydarzyło, pamiętajcie, że macie naprawdę dużo serdecznych, kochających was ludzi dookoła siebie. Nie bójcie się mówić o swoich problemach, nie zamykajcie się sami z tymi problemami, dzielcie się wszystkim, a na pewno pamiętajcie, co dwie głowy to nie jedna, więc zawsze ktoś znajdzie jakieś rozwiązanie na daną sytuację, pocieszy was, pokrzepi, przytuli, powie dobre słowo, poprawi samopoczucie. Tutaj, jeżeli chodzi o pracę, te raki, które szukają pracy, no może się ciekawa jakaś oferta pojawić. Niektórzy z was być może wrócą do rozmów z pracodawcą, z którym kiedyś być może współpracowaliście, być może wrócicie do tematu prowadzenia jakiejś działalności gospodarczej, jeżeli kiedyś mieliście pomysł na siebie, chcieliście w coś zainwestować pieniądze. No myślę, że tutaj czeka was sukces, może biznes rodzinny, może jakieś chałupnictwo, a może współpraca właśnie z partnerem życiowym. Na pewno w piątek miło i sympatycznie spędzicie dzień. Niewykluczone, że ktoś was zaprosi na jakąś domówkę, ewentualnie wy po pracy zorganizujecie jakieś domowe spotkanie z najbliższymi i bliskimi sercu wam osobami, żeby po prostu miło spędzić czas. W sobotę mamy 9 denarów, więc tutaj w pracy bardzo dobrze. Te raki, które pracują, naprawdę mają szansę zarobić spore pieniądze, wykorzystując swój talent, tak, swoje umiejętności, będziecie bardzo docenieni w pracy. Coś pięknego tutaj stworzycie, natomiast te raki, które sobotę mają wolną, zajmą się domem, porządkami, jakimiś większymi zakupami, może mały remont, jakieś dekoracje, wystrój wnętrz, jakieś większe zakupy, zadbanie o ogród. No, będziecie sobie siedzieć w domku i na pewno znajdziecie sobie jakieś zajęcie. Niedziela, karta umiarkowania, spokój, harmonia, równowaga, panowanie nad swoimi emocjami, pomaganie sobie nawzajem, więc tutaj partner na pewno będzie wam cały czas towarzyszył, będzie wam pomagał, będzie was wspierał, będzie taką opoką dla was. No i co miło sobie spędzicie tą niedzielę, odpoczywając, delektując się swoim towarzystwem. Natomiast te raki, które być może przerabiają jakiś temat powrotu do byłego partnera, no może dacie sobie szansę, taki okres próbny, tak? No w tle mamy tą kartę gwiazdy, więc nie martwcie się. Ta gwiazda nad wami czuwa, szczęście będzie wam dopisywać. Jak ten kot spadniecie na cztery łapy i nawet jeżeli w środę będzie nieciekawa i coś tam takiego niemiłego się wydarzy, to wszystko i tak dobrze się zakończy, więc się nie martwcie. No i gwiazda zapowiada też początek miłości, nadzieję na zrealizowanie swoich marzeń, swoich pragnień, jakieś właśnie szczęśliwe chwile przed wami, wydarzenia. Oby się spełniło. Wszystkiego dobrego, kochani, wam życzę, wspaniałego, udanego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.